Oto twoje dzieciństwo, a oto twoje dzieciństwo po obejrzeniu tego filmu. Całkiem niedawno wpadłem na pomysł, aby przejść przez cały internet i znaleźć kilka rzeczy, które w przeszłości dość mocno zniszczyły mi dzieciństwo. Rzecz jasna, a propos tego filmu, słowo dzieciństwo zostało użyte w kontekście gier czy bajek dla dzieci, które oglądaliśmy w dzieciństwie, na które pogląd mógł ulec zmianie po obejrzeniu pewnych rzeczy, właśnie przerabiających pierwotny sens bajek czy gier, czy na przykład dosłownych scen z to niektórych odcinków kreskówek albo czegoś tego typu. W dzisiejszym materiale podsumuję wam część z tych rzeczy i przedstawię wam coś, co może zniszczyć także wasze dzieciństwo. Tak jest, przed wami w cudzysłowie pierwszy odcinek Ultimate Mega Niszczenia Dzieciństwa za pośrednictwem porytych rzeczy stworzonych przez internet i nie tylko. Na ten moment jeszcze nie do końca jestem pewien, jak ten materiał wyjdzie i czy ostatecznie go opublikuję, aczkolwiek mam z tyłu głowy myśl, że może i nawet wyjdzie z tego coś ciekawego. Zatem nim zaczniemy, zostaw koniecznie suba na kanale. Tak jest, dziękuję wam wszystkim bardzo, jest nas już tutaj ponad 200 tysięcy. Był to cel początkowo do końca wakacji, który no do końca się nie udał, ale prawie. A następnie stwierdziłem, że fajnie byłoby dobić tej liczby do tegorocznego Halloween. Jak widzicie, udało się to znacznie wcześniej, więc mamy nowy cel. 250 tysięcy do końca tego roku. Tak więc pamiętaj o zostawieniu suba, bo to znacząco posunie nas bliżej do osiągnięcia tego wielkiego celu. Wpadaj też na Instagrama i na TikToka, linki masz w opisie tego filmu. A tymczasem, moi drodzy, bardzo proszę, czujcie się wygodnie i myślę, że możemy pomalutku zaczynać. Wobec tego, przed nagraniem tego filmu postanowiłem podzielić wszystkie rzeczy, które jakoś tam zniszczyły mi dzieciństwo, na kilka stref. Od tych najmniej ekstremalnych, które mogliśmy zobaczyć na przykład w kreskówkach. Chodzi mi tutaj chociażby o jakieś niepokojące sceny czy odcinki. Następnie zajmiemy się niepokojącymi easter eggami i odniesieniami do pewnych rzeczy, rzeczami ukrytymi, na temat których musisz trochę więcej pomyśleć albo sobie coś dopowiedzieć, co w późniejszej perspektywie może zniszczyć twój pogląd na pewne rzeczy. Następna strefa, czy też jak kto woli, warstwa, to creepypasty, czyli te wszystkie poryte historie bieżące za cel popularne na przykład bajki dla dzieci albo gry dla dzieci i zamieniające je na dość niepokojące, poryte historie. Natomiast czwarta warstwa, ta najgorsza, która zniszczyła moje dzieciństwo totalnie, to te wszystkie poryte internetowe przeróbki z różnych bajek, chociażby ze SpongeBoba, gdzie SpongeBob staje się mordercą i zabija wszystkich. Tak jest, tego było od groma. Albo animacje z Mario, gdzie ten zachowuje się... no nie jak Mario. Czy wiele, wiele innych rzeczy, które dość mocno wpłynęły na mój pogląd na pewne rzeczy z dzieciństwa. I od razu powiem wam tylko tyle, że materiał ten będzie skupiał się tylko i wyłącznie na kreskówkach, bajkach dla dzieci, ewentualnie grach i innych pochodnych od tego, które mocno ryją oryginalną koncepcję. Tak, wiem, brzmi to chaotycznie, ale ja nawet nie wiem, czy w ogóle z tego filmu wyjdzie coś dobrego. W każdym razie przekonamy się. Tymczasem chyba możemy zaczynać z warstwą numer 1. Zatem na dobry początek, żeby jakoś zacząć niszczyć nasze piękne dzieciństwo, zacznijmy sobie od tych co dziwniejszych i co bardziej niepokojących odcinków kreskówek, czy też może jak kto woli w tym mondorowym uniwersum, niepokojące odcinki bajek dla dzieci, może zaginione będą później. Otóż tak się składa, że bardzo, bardzo wiele kreskówek posiada jeden, dwa lub może więcej odcinków, które mają w sobie tą nutkę czegoś niepokojącego, co może wywoływać duże przerażenie w odbiorcy, szczególnie w tym młodszym. Idealnym przykładem takiego stanu rzeczy jest chociażby SpongeBob, posiadający dość sporo takich odcinków. Przykładowo, w jednym z nich pod tuż tego kraba przychodzi inspektor sanitarny. Tutaj wskutek pewnych wydarzeń SpongeBob i pan Krab postanawiają stworzyć najbardziej obrzydliwego burgera, jakiego tylko się da, który w dłuższej perspektywie, w cudzysłowie, zabija inspektora. Wobec tego ci późną nocą planują zakopać jego ciało na jakimś totalnym zadupiu, bowiem tak, w tym momencie cała atmosfera odcinka jasno wskazuje na to, że SpongeBob i pan Krab dopuścili się morderstwa. Natomiast po chwili zupełnie przypadkiem na miejscu pojawia się policja i pan Krab i SpongeBob muszą się z nimi zabrać, by nie wzbudzać podejrzeń, zabierając ze sobą worek z, w cudzysłowie, zwłokami inspektora. Już pod tłustym krabem SpongeBob chowa ciało inspektora w chłodni, ponieważ policjanci wbili tutaj na burgery. Kiedy to policjantce zabrakło lodu, ta wybiera się do chłodni, skąd wychodzi, w cudzysłowie, trup. Aczkolwiek szybciutko wszyscy dowiadują się, że inspektor tak naprawdę nie zginął i wszystko kończy się dobrze. SpongeBob miał znacznie więcej takich właśnie ponurych odcinków,
Przykładowo wspominany całkiem niedawno przeze mnie odcinek z latającym Holendrem. Warto również wspomnieć o co najmniej dwóch odcinkach tego typu Toma i Jerry'ego. W pierwszym z nich Tom umiera, idzie do nieba, aczkolwiek tam zostaje przyjęty i wskutek jakichś tam turbulencji ląduje w piekle, gdzie miejsce ma scena, która podobno wystraszyła dość mocno co niektórych odbiorców. Czy przykładowo zupełnie inny odcinek, gdzie Tom i Jerry chcą po prostu skończyć ze swoim życiem. Aczkolwiek chwilę wcześniej Tom popada w dosłowny mlekoholizm, tak jest, w wyniku pewnych niepowodzeń w życiu upija się mlekiem, co ma jawne odwołanie do upijania się alkoholem. A wszystko kończy się sceną, kiedy Tom, pogrążony w depresji, siedzi na torach i czeka na nadjeżdżający pociąg, bo po prostu chce ze sobą skończyć. Chwilę później dołącza do niego Jerry, po tym jak zauważył, że jakaś jego dziewczyna z przeszłości właśnie wyszła za mąż za inną mysz. Jak widzicie, co niektóre odcinki kreskówek bywały naprawdę mroczne i mogły zniszczyć nasze dzieciństwa. Zapewne w co niektórych przypadkach tak też się stało. U mnie nie wiem. Aczkolwiek jest takowych odcinków znacznie więcej, kiedyś opowiem na ich temat na shortsach. Skoro już pierwszą warstwę niszczenia dzieciństwa mamy za sobą, przejdźmy do tej drugiej. Którą mogą być niepokojące easter eggi, czy to w kreskówkach, czy to w grach. I oczywiście rzeczą, która od razu przychodzi mi na myśl, jest Majin Sonic, czyli z jednej strony easter egg, a z drugiej nie do końca z Sonica CD. Może jakimś cudem część z was w dzieciństwie grała w gry z Soniciem. Ja nie miałem takiej przyjemności, ale będąc dzieckiem wielokrotnie zdarzało mi się oglądać gameplaye z co niektórych gier, a w szczególności z tych starszych pokroju 1, 2, 3. Czy chociażby Sonica CD z 1993 roku. Nie wiem, jaka część z was podzieli moje zdanie, ale kiedy byłem dzieckiem, uważałem, że Sonic był po prostu zajebany. Pamiętam, że bardzo jarał mnie fakt, że rozgrywka tutaj była znacznie bardziej dynamiczna niż w takim Mario, którego też poznaję w dzieciństwie, ale o nim trochę później. I generalnie mniej więcej w pierwszej, drugiej klasie podstawówki to Sonic to było coś. Aczkolwiek rzeczą, która może zniszczyć dzieciństwo osobie, która w mniejszym lub większym stopniu była zapatrzona w Sonica, bezsprzecznie jest pewien easter egg z Sonica CD. Otóż, jeżeli w teście dźwięku utworzymy poniższą kombinację cyfr, wyświetli się nam to. Muszę przyznać, jest to grube, chociaż mnie jakoś bardzo to nie niepokoi, to z pewnością pewne osoby tak, bo tak piszą na internetach. A dodatkowo z całą pewnością sam też byłbym zaniepokojony, gdybym w tamtym wieku dowiedział się o istnieniu takiej ciekawostki. Kojarzy mi się to trochę z wpisaniem 1987 w Custom Night'cie w pierwszym FNAF-ie. Kto nie spróbował, niech spróbuje, będzie fajnie. W każdym razie z tego, czego się dowiedziałem, Majin Sonic, bo tak nazywa się ten Sonic z mordą Trollja, początkowo był czymś w rodzaju swoistego zabezpieczenia, kiedy pobierałeś piracką wersję jakiejś gry z Soniciem. No, aczkolwiek teraz nie jestem w stanie tego potwierdzić. Tekst widniący nad grafiką z Soniciem mówi: zabawa jest nieskończona. Szczerze nie wiem jak was, ale mnie takowy obrazek na pewno zniechęciłby do pobierania pirackiej wersji gier. W obecnej kulturze internetu Majin Sonic jest dość popularny, nawet stał się jednym z modów do FNF-a, ale ja się za bardzo tym nie interesuję. W każdym razie no, ciekawa historyjka. Do takowych ciekawostek czy easter eggów można również zaliczyć chociażby, no nie wiem, pojawienie się Slendermana gdzieś w tle, w różnych bajkach dla dzieci. Jest to mocno naciągane w pewnych kwestiach i nie wiem, czy aż tak niszczy to dzieciństwo, więc może odpuśćmy ten wrażliwy temat. W każdym razie a propos tych dwóch pierwszych, łatwiejszych warstw to byłoby już na tyle, więc przyszła pora na trzecią i czwartą, gdzie zajmiemy się tymi poważniejszymi rzeczami, które już totalnie mogą zmasakrować twój pogląd na pewne rzeczy w dzieciństwie, pokroju bajek dla dzieci itd. W kolejnej warstwie umieściłem creepypasty, bo tak, to zdecydowanie jest rzecz, która mocno niszczy dzieciństwo. Przykładowo samo wiadomo co z Kalmara albo Żałoba Gumball. Te bardzo ponure opowieści w modorowym uniwersum zwane zaginionymi odcinkami bajek dla dzieci już od jakiegoś czasu pojawiają się w internecie. Jedne nie grzeszą jakością, natomiast inne są całkiem spoko. Sam od siebie polecam Lost Episodes Can Be Found Again. W zeszłym roku nagrałem pewien materiał na temat tej pasty, myślę, że jest naprawdę warte obejrzenia. W każdym razie, jeżeli dorastałeś po roku 2005 jak ja,
i w pierwszych klasach podstawówki oglądałeś te wszystkie bajki na Nickelodeon czy na Cartoon Network, to dobrze wiesz, jakim uczuciem jest czytanie później past o zaginionych odcinkach bajek, które uwielbiałeś w dzieciństwie. Sam żałobę poznałem w wieku 10 lat, kiedy jeszcze byłem mocno zajarany Gumballem i resztą. W zasadzie to pokazał mi to ziomek. Teraz już nie mam tego ziomka, bo wtedy dość mocno zraziłem się do kreskówki, ale i tak później oglądałem. W zasadzie żałoba opowiada o pewnym naprawdę masakrycznym przeżyciu z życia Gumballa i jego rodzinki. I absolutnie nieodpowiednim z mojej strony byłoby, że teraz przedstawię wam tą pastę. Kiedyś już to zrobiłem, możecie sobie sprawdzić. Istnieje chociażby coś takiego jak... wiadomo co, Maus Avi. Jest to pasta skupiająca się na bardzo starym odcinku Myszki Miki, jeszcze z czasów chyba lat 30. Otóż zaginiony odcinek podobno miał przedstawiać Myszkę Miki, bardzo zakłopotaną Myszkę Miki, która idzie ulicą w prawo. Cały obraz jest bardzo zniekształcony, a w tle słychać krzyki kobiety. Sam film rzekomo miał się kończyć klatką, na której znajdował się napis po rosyjsku, w dosłownym tłumaczeniu oznaczający znaki piekła wciągają oglądających do piekła. I tego typu past było znacznie więcej. Wiadomo co, z Kalmara. Skalmar, niedoceniony przez wszystkich ludzi w bikini dolnym, popełnia wiadomo co. Aczkolwiek nie możemy również zapomnieć o pastach na temat gier i to już do końca nie dotyczy ludzi w moim wieku, a myślę, że rocznika starszego, nie wiem, 5-10 lat. Chociażby pasta Ben Drowned, Ben utonął, pasta, która bardzo mocno uderza w gry Majora's Mask. Kolejnym przykładem może być oczywiście pasta, albo raczej legenda na temat Lavender Town i tutejszej muzyczki, która powodowała śmierć dzieci czy coś. Generalnie było tego ogrom odczytania tego, cóż, dzieciństwo było niszczone. Teraz pora na ostatnią warstwę, którą specjalnie musiałem sobie odświeżyć dla tego filmu i było to dość bolesne. Bowiem swego czasu, teraz może nawet też, w internecie istniał taki trend, by postaci z bajek, albo generalnie całe światy z bajek, czy też gier dla małych dzieci, przemieniać na coś ultra pojeb... Myślę, że postacią, której od tego trendu oberwało się najbardziej, jest bezapelacyjnie Mario. Chociaż jest tutaj również kilka innych postaci, ale o nich trochę później. A zanim przejdę do opisywania tych tworów, od razu muszę powiedzieć, że nie jestem jakimś boomerem i spokojnie kumam ten humor. I wiem również, do jakich odbiorców są kierowane te rzeczy. I są to raczej starsze osoby, powyżej 16-18 roku życia. Aczkolwiek i tak zobaczenie co niektórych rzeczy ciutkę za wcześnie może zniszczyć pogląd na twoje dzieciństwo pod pewnymi względami. Wobec tego takich animacji było od groma, a zazwyczaj Mario w nich klnie i to bardzo mocno. Bądź robi inne, nie do końca odpowiednie jak na takową postać rzeczy. Aczkolwiek odchodząc do tego tematu, pamiętam bardzo dobrze pewną animację ze świnką Pepą, gdzie ta wskutek pewnych wydarzeń zostaje kanibalem. O ile dobrze pamiętam, animacja ta została wstawiona do internetu już jakiś czas temu, aczkolwiek później została z niego usunięta, lecz na przestrzeni kolejnych lat doczekała się kilku reuploadów. W każdym razie jest to chyba jedno z największych chorych gówien, jakie kiedykolwiek widziałem. A propos takich mroczniejszych rzeczy, warto też wspomnieć o SpongeBobie i tych kilku trochę mniej imponujących wizualnie animacjach, które to zawsze mają formę swoistego komiksu. Opowiadają one zawsze bardzo podobną historię, gdzie to SpongeBobowi coś odwala, albo zostaje on psychopatą czy cokolwiek i zabija wszystkich, których znaliśmy z kreskówki. Do tego tematu myślę, że również nadaje się temat znany jako Elsa Gay, do którym także chcemy się kiedyś wypowiedzieć. Generalnie cały problem skupia się na nie do końca odpowiednich treściach związanych właśnie z kreskówkami czy rzeczami poświęconymi dzieciom, które były swego czasu i w zasadzie nadal są wstawiane na YouTube Kids, czyli tą martwą platformę stworzoną przez YouTube'a dla najmłodszych odbiorców, która jednak no się nie sprawdziła. W każdym razie wszystkie te wymienione rzeczy są dość ryjące banie. Generalnie nie mam pojęcia, dlaczego takie rzeczy jeszcze są na YouTubie i nie posiadają żadnych restrykcji wiekowych. Przecież takie młodsze dziecko oglądając YouTuba, kiedy jego rodzice po prostu dadzą mu telefon czy tableta, żeby umilić mu czas, znajdzie dowolną animację ze swoją ulubioną postacią z kreskówki na miniaturce, to raczej w to kliknie, nie wiedząc jeszcze, że to, co zaraz obejrzy, dość mocno może zryć mu beret. I tak jak poprzednie trzy warstwy nie były jakieś bardzo inwazyjne, może za wyjątkiem tych creepypast, które często bywają dość nieodpowiednie dla tych młodszych grup odbiorców, to ta czwarta w wielu kwestiach jest już czymś szczególnym, a jednocześnie bardzo niebezpiecznym. Z tym dzisiaj was zostawiam. Nie do końca wiem, jak mógłbym opisać ten odcinek, czy jest to jakieś komentarz na końcu, czy być może jakiś film rozrywkowy.
raczej coś pośrodku. Taka formuła, by pokazać coś porytego z internetu, a jednocześnie to skomentować i wypowiedzieć się na ten temat. Dajcie znać, co sądzicie o tym w komentarzu na dole. Jeszcze nie wiem, czy ten materiał ostatecznie pojawi się na YouTubie, aczkolwiek myślę, że ma jakiś tam potencjał. Napiszcie jeszcze w komentarzach o kwestiach, które poruszyłem w dzisiejszym filmie i co właściwie o tym sądzicie. A tymczasem my słyszymy się już w kolejnych filmach. Zatem trzymajcie się cieplutko, życzę wam wszystkim miłego dnia, stawcie koniecznie kciuka w górę pod tym filmem, suba na kanale, jesteście tutaj nowi, wpadajcie na Instagrama i TikToka, a tymczasem my słyszymy się w kolejnych filmach. Newry.